Cześć, dzisiaj pokażę Wam Sandbar View Hotel, czyli co możecie dostać za 5000 peso, jakie są luksusowe warunki w nowo powstałym hotelu. Dość duże, przestronne miejsce z przepięknym widokiem, przede wszystkim spokój. Tak wygląda przestrzeń przed wejściem. Przyznam, że jest bardzo duża. Zobaczycie teraz wejście do hotelu. No i za chwilę pokażę Wam, jak wygląda w środku. To jest coś ciekawego, że w małych miejscowościach powstają duże konstrukcje, duże hotele, że ktoś inwestuje tak wielkie pieniądze. I ja uważam, że należy takie miejsca promować, bo nie tylko duże miasta mają coś do pokazania. Tak wygląda hol hotelowy, piękne, wielkie, zdobione schody. Pokażę Wam za chwilę, jak wygląda u góry i zobaczymy jakiś pokój. A jak wygląda pokój w hotelu, pokażę Wam za chwilę. Tak wygląda wnętrze pokoju. Koszt to jest 5000 peso za noc i mieszczą się w pokoju 4 osoby. Macie do dyspozycji telewizor, wieszaki, taka prowizoryczna szafa. Widok to jest również piękny, długi balkon. No i macie widok na stawy rybne, na miejscowość Baiz. I łazienka, czyli to, co interesuje wszystkich. Widać, że wnętrze jest duże. Umywalka. Także taki standard europejski. Tu widzicie kawałek holu. Piękne, duże schody z żyrandolem, prawie jak u Carringtonów. Również całość jest przeszklona, także jest tu dosyć widno. I balkon na samej górze hotelu. Zobaczcie sobie, jakie są piękne widoki. Pozostanę w cieniu, bo wiem, że za chwilę kamera zmieni mi światło, a tego bym bardzo nie chciał. Także naprawdę w tych pieniądzach możecie się spodziewać luksusowych warunków z pięknymi widokami, spokojna okolica. Z drugiej części balkonu macie widok na Dewey Island i na White Sands Bar. Pokażę Wam jeszcze na sam koniec, jak wygląda w hotelu to, co jest najciekawsze, czyli basen. Zapraszam. Widok z balkonu na piętrze, na basen. Tu macie miejsce do posiedzenia i oczywiście w całości piękny widok na okolice. To tyle, jeżeli chodzi o ten hotel. Więcej poniżej w linkach. Pozdrawiam, cześć.